mówi do mnie. Ej, kurwa, skończ! Nie masz każdą minutę. Nie, no, nie. Zaczynamy pierwszą połowę. Profesjonalnie widzę. Zająłeś miejsce? Ty na słówku. Nie wykluczone. O proszę. No, każdy wie jakie.
Dokładnie, bardzo ważne prawie, ale wszyscy cię poczekali, kiedy się nie zaczniemy. Prawie. Jasne. To była praktyka. No by długo piło i ustawiajcie do ochrony szybciej. Na luzie. Nie, spod sklepu go wzięli. Nie, na to muszę ostatnio. No na to, proszę? Oj, chyba nie. Nie wiem, czy stało. Szczerze mówiąc. Teraz mnie zaskoczyli, ja nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle. Dajcie mu dziewiątkę. Chciałem, że ta jedenastka to była dziewiątka, to prawda. To jest. Mam tutaj jeszcze podobne. Nie, dopiero za chwilę mogę. Nie, nie ma.
11 minuta spotkania, 1-0 dla Ruchu Izbica. Bramkę zdobył Michał Gałka! Właśnie też mam takie przeczucie. Nie, 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 nie
A mecz bez większej historii się szykuje? Mecz bez większej historii. Chodź na to, rób tam jest! Szesnasta minuta spotkania, 2-0 dla Ruchu Izbica. Bramkę, o ile dobrze zauważyłem, zdobył Maciek Śliwa. Minuta spotkania, 3-0 dla Ruchu Izbica, tym razem bramkę zdobył Michał Blizło. Blizz słyszał, dziękuję bardzo. To 18 minuta spotkania, 4-0 dla Ruchu Izbica. Tym razem bramkę zdobył Bartosz Babiarz. Kosztowało. 18 minuta spotkania. 5-0 dla Ruchu Izbica. Bramkę zdobywa Patryk Lewandowski. Zmiana. Michał szedł przed i zmiana w drużynie Ruchu Izbica. Wojsko opuścił Michał Blizło, a w jego miejsce Adrian Zaprawa. Raczej nie będzie, mi się wydaje. Nie, na pewno tak. Tak.
Tam się wydarzyło w ogóle. Coś obiło mi się uszy. Spóźnił się z pisowem. Ja nie wiem, o co chodzi. Raczej tak. Leży! No tak, ten co tam leży, no już szedł, teraz ten zajdzie i siedł będzie. Właśnie nie wiem, czy siedmiu, w połowie. Coś takiego. Tak. I druga zmiana w drużynie Ruchu Izbica. Z boiska schodzi strzelec bramki Maciek Śliwa, a w jego miejsce Adrian Kaszak. Pokażę co ja Tak. Taki pewnie był plan. Nie no, chyba jak jest korzystniejsze na boisku, to z boiska zostaje. No to widać jeszcze jeden, no. Piąta minuta spotkania 6-0 dla Ruchu Izbica, druga bramka
Michała Gałki. Brawo, Michał! Może trzeba jakąś anegdotkę opowiedzieć. Tak. I kolejna zmiana w drużynie Ruchu Izbica. Z boiska zszedł Michał Kić, a w jego miejsce Sławek Swatowski. Trybuny się bardziej na niego żywiły niż na bramkę. Nie, na ubranie grać. A ty się nie A nie wierzycie w chłopaka. No i będzie radzi spalił. To dobrze. Jest szyk. Lubi takie. 6-0. Dwudziesta szósta minuta spotkania, trzecia bramka Michała Gałki i 7-0 dla Ruchu. Zobaczysz, że bramkę strzelił. I kolejna zmiana w Ruchu Izbica. Boisko opuszcza bramkarz Radosław Pomianowski, a w jego miejsce wchodzi Piotr Skutowski. Nie powróć się! Tak. 27 minuta spotkania. Kolejna bramka Michała Gałki i 8-0 dla Ruchu. No teraz wynik jest taki licach, mówię, że fał był, tak? Szkoda bilansu. Dwudziesta dziewiąta minuta spotkania. 9-0 dla Ruchu Izbica i ponownie Michał Gałka. Koniec. I wygląda na to, że spotkanie zostaje przerwane.